Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy paczkę modów The Simple Life 2, bo pokazuję Wam, jak to zainstalować, bo właśnie na moim kanale rusza nowa seria, właśnie oparta na tej paczce. Także co musimy zrobić, żeby zainstalować tę paczkę? Oczywiście jest to poradnik tylko i wyłącznie dla widzów, którzy mają Minecraft Premium. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zatem wchodzimy na stronę app.twitch.tv, oczywiście link jest w opisie do filmiku. I tutaj stąd pobieramy za pomocą przycisku Pobierz aplikację Twitch na komputery. Dzięki tej aplikacji będziemy mogli uruchomić paczkę. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest również w opisie do filmiku. Jak widzicie, jest to strona z pobieraniem Optifine'a. I tutaj zjeżdżamy do Minecraft 1.10.2, ponieważ paczka jest na Minecraft 1.10.2. I tutaj stąd pobieramy sobie Optifine'a. Oczywiście te osoby, które chcą sobie pobrać Optifine'a, poprzez kliknięcie tutaj na ten przycisk Download. Optifine jest zupełnie niekonieczny. Nie jest modem koniecznym do uruchomienia tej paczki, a pobieramy go jedynie po to, żeby móc sobie zoptymalizować swoje ustawienia graficzne, ewentualnie na przykład, żeby sobie zainstalować shadery, także nie jest potrzebny Optifine. Ok, jak mamy pobrane już te dwa pliki, to teraz co robimy? Klikamy na ten pierwszy Twitch Setup, klikamy zwykłym lewym przyciskiem dwa razy i nam się tutaj uruchamia. Let's get started, install, klikamy install i czekamy, aż się zainstaluje. No i po chwili już mamy coś takiego, znaczy, że się zainstalowało i klikamy uruchom. I teraz nam się będzie to uruchamiać, to też chwilkę potrwa, tutaj będzie taki czarna plansza. No i po chwili mamy już stronę startową Twitcha, do której tutaj jest, nas proszą, żebyśmy się zalogowali do Twitcha poprzez konto Twitcha lub poprzez konto Kursy. Jako że to już jest Twitch, a nie kurs, to logujemy się przez Twitcha. Jeżeli ktoś nie ma konta na Twitchu, to sobie tutaj poprzez ten link tworzy nowe konto, po czym się tutaj loguje. Także ja się teraz tutaj zaloguję. Tu muszą się pojawić takie o... Ja mam bardzo wolny internet, dlatego mi to tak wolno wszystko się pojawia. Ok, to teraz się tutaj zaloguję. Klikamy login i chwilę znowu czekamy. Trzeba mieć szybszy internet. Znaczy nie trzeba, oczywiście, że nie trzeba. Ale jak widzicie, gdybym miała szybszy, to już by było dawno zalogowane. Tutaj jakieś są takie dziwne dziwolągi, to zamykamy. Jedno, drugie. No i widzimy Hider Ania PG. Tutaj jestem ja. I tutaj klikamy na Settings. Settings. Tutaj sobie zjeżdżamy do Minecraft. To znaczy tutaj jest jeszcze General, także możemy sobie tutaj ustalić, że gdy klikniemy tutaj X, tutaj o, to zamknie nam się Twitch, albo że się zminimalizuje, albo coś tam. Tutaj jest, że żeby nie startował razem z Windows. Ja to zawsze wyłączam. Done. Aha, to nie miałam zrobić jeszcze done, ale dobra, już zrobiłam. No i teraz idziemy tutaj do Minecrafta. Klikamy na Minecraft i tutaj jest, że Twitch ma menadżować naszym Minecraftem, zatem tutaj klikamy OK. Każe nam zrestartować. Klikamy Yes i nam się restartuje tutaj ten launcher. Także za moment nam się zrestartuje. No szybciej. Ok, zrestartował się, zatem klikamy znowu Settings i znowu szukamy Minecraft. Mamy tutaj Minecraft. Nie. Tak. Minecraft i tutaj mamy, że zainstaluje nam się paczka jakakolwiek, jaką tam sobie pobierzemy i w ogóle wszystko związane z tym launcherem Twitchowym. Zainstaluje nam się to wszystko w dokumentach przez kurs, znaczy taka ścieżka będzie dokument, kurs Minecraft. Tam znajdziemy wszystko, co dotyczy właśnie tej aplikacji. Także to sobie zostawiamy albo sobie tutaj zmieniamy, po czym zjeżdżamy sobie niżej. Tutaj sobie ustawiamy okno, jakie będzie duże,
854 na 480. Do nagrywania zawsze mam takie właśnie, do nagrywania filmików dla Was. Tutaj sobie ustawiamy jawę, czyli ustawiamy sobie ilość pamięci, która może być przypisana do Minecrafta, a znaczy przypisujemy sobie. Jak widzicie, jest tutaj rekomendowane 3 megabajty. 3 gigabajty. Możemy to sobie tutaj zmniejszyć do 2 gigabajtów bądź do 6 gigabajtów. To jest w takim przedziale rekomendowanym. Jak mamy więcej pamięci RAM, to sobie możemy tutaj oczywiście więcej przypisać. Jak mamy mniej, no to mniej, ale jak widzicie, wtedy może niekoniecznie działać, bo rekomendowana jest tutaj w tym przedziale. Także ja sobie ustawię tutaj 4 gigabajty. Jest przyjęte, że się ustawia połowę ze swoich gigabajtów pamięci RAM, czyli jeżeli ma ktoś 8, to przypisuje 4, jeżeli ktoś ma 12, to przypisuje 6, czyli 16, to przypisuje 8, jeżeli ma 4, to przypisuje 2 i tak jest właśnie przyjęte. Tak, i to się właśnie tutaj w tym miejscu robi. No ja zostawię 4, mam nadzieję, że ta paczka na 4 gigach pamięci będzie dobrze działała. Ok, tutaj zjeżdżamy, już nic nie robimy, klikamy done i mamy to załatwione. Klikamy znowu settings i tutaj idziemy z kolei do... To już było, sorry. Klikamy teraz tutaj ten obrazek Minecrafta, tego creepera i teraz mamy tutaj Let's Play Minecraft. Wygląda, że tutaj czegoś nie ma, żeby to doinstalować. Zatem klikamy install. Tutaj nam się na zielono kręci kółeczko, znaczy kwadracik. Kręci. Musimy poczekać, aż się wykręci. I u mnie to oczywiście długo potrwa, także zaraz się widzimy, gdy tu się zmieni. Ok, no i zmieniło nam się. I mamy teraz taką stronę właśnie, gdzie jest napisane, że nie mamy profili tutaj, zatem musimy sobie stworzyć profil właśnie z naszą poszukiwaną paczką. Czyli klikamy tutaj Browse All Modpacks i tutaj jak nam się pojawi wszystko, bo na razie się, musi się zainstalować, klikamy tutaj Search i tutaj wpisujemy Simple. Już wystarczy simple samo i już znalazło. Gdyby nie znalazło od razu, to trzeba było wpisać simple leaf 2 i wtedy znajdziemy tę właśnie paczkę, która nas interesuje. Jak widzicie, jest to simple leaf 2. To jest paczka przygodowa z eksploracją terenu, trochę magii, questy, zadania są i trochę techniki. Także jest to na wersji 1.10.2, niedawno zupdate'owana i tutaj jest przycisk install. Zatem klikamy tutaj na ten przycisk i nam się zaczyna instalować paczka. I ta paczka w zależności oczywiście od prędkości internetu będzie się instalowała albo szybko, albo długo. U mnie to będzie trwało długo, zatem widzimy się, gdy się zainstaluje. Ok. I w końcu po długim wyczekiwaniu pojawił nam się tutaj przycisk play, ale jeszcze nie klikamy na niego, bo gdybyśmy tutaj kliknęli na play, to już byśmy mogli sobie zagrać w tę paczkę, ale jeszcze nie klikamy. Przechodzimy tutaj do Minecrafta. Tutaj mamy właśnie zainstalowaną tę paczkę, ten profil. Gdy będziemy instalować jakieś inne paczki, to tutaj będą nam się również pojawiały. I jeszcze nie klikamy play, tylko szukamy dokumentów, taki folder moje dokumenty lub też po angielsku documents. Tutaj jest folder kurs, wchodzimy w niego. Tutaj jest folder Minecraft, również w niego wchodzimy. Tutaj jest folder instances, również w niego wchodzimy. I tutaj jest właśnie ta instancja The Simple Life 2. Do tego, do środka też wchodzimy i tutaj mamy folder mods, wchodzimy do niego i do tego folderu mods przerzucamy nasz pobrany Optifine. Mamy go tutaj w folderze mods, zamykamy, jest zainstalowany. Także teraz już mamy całą paczkę,
plus Optifine'a. Teraz możemy kliknąć Play. I tutaj nam się teraz instaluje launcher Minecrafta. Ten taki normalny, taki jak ten, tyle tylko, że on jest związany z tą aplikacją. Także ten nasz Minecraft, który do tej pory sobie używaliśmy, w tym momencie jakby tutaj sobie jest na boczku. Z tego nie korzystamy w tej chwili, tylko z tego, który nam się tutaj teraz instaluje. Także żeby nam nie przeszkadzało, to sobie tutaj to opuścimy i tutaj czekamy teraz, aż się uruchomi właśnie launcher Minecraft. No i uruchomił nam się launcher Minecrafta. Oczywiście tutaj logujemy się tak jak do Minecrafta Premium. Codziennie zwykle się logujecie. Zatem tu wpisujemy e-mail, a tutaj hasło. I klikamy login i czekamy. O, i jest teraz launcher. I gdybyśmy teraz tutaj kliknęli play, to byśmy zagrali sobie w latest release, czyli ostatni release, czyli w Minecraft 1.12.1. No ale my chcemy pograć sobie na paczce naszej, zatem klikamy tutaj na strzałkę i tutaj wybieramy The Simple Life 2, klikając na to. I teraz mamy tutaj wybrany ten profil właśnie, zatem klikamy tutaj i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i w końcu pojawiła się strona startowa gry. Tutaj jest, że jeżeli używamy Ichun Utila, czyli jednego z tych modów, które tutaj są, to zgadzamy się na warunki, jakie tam są. Zatem klikamy tutaj OK i możemy tutaj sobie zagrać. Wchodzimy w opcje oczywiście, video settings. Tutaj możemy szybko, tutaj możemy więcej. Tutaj możemy sobie maksimum albo minimum, tu możemy sobie zwiększyć na przykład do 80. Cóż mamy tu jeszcze? Tutaj możemy sobie zainstalować shadery, jeżeli ktoś chce. Tutaj możemy sobie zrobić czystą wodę. Hej, kliknęłam na to, dzięki. Tutaj możemy sobie wyłączyć chmury, halo, ruszać się, ok. No i to w zasadzie na początek wszystko. Done. Tu jeszcze sprawdźmy music. Music sobie ściszymy. Ok. I możemy sobie zagrać. Możemy sobie zagrać sami lub z przyjaciółmi. Tu jest lista modów, a to nie wiem, co to jest. Czyli gramy sami, klikamy na to i tworzymy nowy świat. Nowy świat. Jakiś tam Ania PG. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Więcej opcji świata. Pozwalamy na cheaty, na wszelki wypadek, żeby się na przykład móc teleportować. Bonus chest. Ok, niech będzie. Done. A jeszcze sprawdźmy. World type default, czyli zwykły, super flat, large biomes, amplified, customized. Coś tutaj jest, nie wiem, co to jest za świat. I jest default. Zatem zostanę przy defaulcie. Ok. No i niech się tworzy. Także teraz nam się będzie tworzyć. To chwilę zajmie, bo modów jest dużo. Także się widzimy, jak się to uruchomi. No i mamy nasz światek nowy, co mi się tak haczy tutaj. Klikamy E jak ekwipunek. Mamy tutaj mnóstwo stron z itemami różnymi, różnistymi z różnych modów. Ok, także teraz się nie będziemy tym zajmować. Jak widzimy, mamy mapę, na której gdzieś tam są czerwone punkciki, czyli potworki, które nas mogą zjeść. No i też widzimy, że mamy tutaj startowy taki zestaw. Dostaliśmy książkę z zadaniami. Basic plecak. Trochę
torczów, coś do zjedzenia i mieczyk. Także na początek nie jest źle. No i tutaj jak wejdziemy do Questbook, otworzymy prawym przyciskiem myszy. Tutaj mamy jakąś opowieść krótką, co też się stało na świecie. I tutaj jak klikniemy, to mamy quest. Jesteśmy, hardcore nie jest aktywny, więc mamy życia ile tylko dusza zapragnie. Możemy ginąć w kółko. Także spokojnie, nic się nie stanie. Tutaj jakbyśmy grali z kimś, to moglibyśmy w party wejść. I co? Tu mamy questy. Click here to show quest. Także wchodzimy tutaj i tu na początku mamy pierwsze zadania, jeden quest do zrobienia. Wchodzimy w to i tutaj klikamy open i mamy pierwszy chapter. Jak questować? Klikamy na to i tutaj jest, żeby tutaj dać chlebek. Manual detect robimy, bo mamy chlebek przy sobie. Następny task. Mamy mieczyk, manual detect robimy. Następne zadanie. Mamy plecak, manual detect. I możemy teraz odebrać sobie swoją nagrodę, czyli diamenta. Klajmujemy i słyszymy ten dźwięk. Idziemy z powrotem i teraz nam się pootwierało. Właśnie tutaj mamy mnóstwo zadań do zrobienia. Jak pójdziemy jeszcze dalej, to potem nam się pootwierają tutaj te wszystkie inne zadania, bo jak widać to pierwsze zadanie mamy w 5% skompletowane, także jeszcze jest 17 do zrobienia w pierwszym chapterze, czyli w pierwszym rozdziale. A rozdziałów jest tutaj, jak widać, wszystkie są zasłonięte, ale jest ich 18. Także zadań jest sporo. Także wychodzimy escape'em i ja kończę, a wy się bawcie oczywiście. Także tymczasem trzymajcie się, oczywiście piszcie komentarze, łapkujcie, subskrybujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa. Ohoho, chciałam pomachać. No to pa. Well.